Okej, więc płytkę instalacyjną mamy już włożoną do napędu. Otwieramy sobie instalkę. Niech się nam uruchomi pięknie. No, chłopie, napęd się rozpędza. Dobrze, mamy setup, dokumentację, toolsy. W toolsach powiem Wam, że są linki do Chroma. Można podpiąć sobie, żeby zrzucać strony i adresy na NASA bezpośrednio. Natomiast niestety, ale to są przestarzałe, więc trzeba ściągnąć aktualne bezpośrednio ze sklepu Playa. Rejestracja, nie będziemy się rejestrować, dajemy setup, to co nas najbardziej interesuje. Dla Maca mamy wybór i dla Windowsa mamy wybór. Zakładam, że większość z Was ma Windowsa, to klikamy Windowsa. Jak ktoś ma Maca, to oczywiście pozycja Maca. Wybór języka, haha, aż dwa, angielski i jakikolwiek by to nie był, ale go nie chcemy. Standardowy katalog instalacyjny. Dobrze, skończył nam się chyba robić już. Tak, zainstalował się, więc go odpalamy. Niech nam się ładnie tutaj uruchomi. Szuka sobie NASA. Szuka sobie NASA po sieci zapewne. Tak, słyszę, że dysk w NASie się zaczyna rozkręcać. O, znalazł, pięknie. Dobrze, mamy całe menu. Smart, czyli pewnie sprawdzanie stanu dysku, link do Dropboxa, do downloadu peer-to-peer, udostępnione foldery, podpięcie dysku sieciowego, zamapowanie dysku sieciowego, pilot, zaraz Wam wszystko pokażę. Dobrze, zróbmy sobie to od zera, czyli dajemy sobie wizarda inicjalizacji. Standardowym hasłem do Zyxela jest hasłem jest 1234, natomiast user to jest admin. Admin 1, 2, 3, 4 i dajemy login. Dobrze, ustawiamy sobie manualnie, ponieważ lubię mieć kontrolę nad tym, co sobie ustawiamy. Oczywiście można, jak ktoś się nie zna, dać sobie defaultową konfigurację, czyli on sobie automatycznie ustawi czas, ustawi sobie ustawienia sieciowe swoje i skonfiguruje dysk lub dyski, w zależności ile ich to mamy, według optymalnych ustawień. Pyta się nas o ustawienia IP, bramki sieci, podsieci, maski i tak dalej. Zostawiamy standardowo, nie będziemy ustawiać tego. Można to ustawić oczywiście manualnie. Jeżeli mamy stałe IP, możemy sobie ustawić po stałym w naszym switchu, ale zostawiamy sobie na razie tak. PPOE dla użytkowników, którzy mają Neostratę, może się sam łączyć i uruchamiać sobie połączenie z Neostratem, jeżeli ktoś ma, trzeba tutaj sobie ustawić. My nie mamy. Mamy internet od innego dostawcy. Sprawdzę sobie teraz połączenie dźwiękowe. Boże, ja też dzisiaj gadam jak. Połączenie sieciowe sobie sprawdzę. Chwileczkę to pewnie potrwa. Zaraz sobie zobaczymy, co nam się tutaj dalej będzie działo. Wykrył, pokazał. Dobrze, tutaj mamy wybór dysków. Możemy ustawić albo Gboarda, czyli standardową konfigurację dla NASA, albo więcej nie możemy ustawić, ponieważ mamy tylko jeden dysk w tym momencie. Jeżeli dołożymy drugi dysk, co Wam za chwileczkę pokażę, tutaj nam się pojawi wybór typu RAID-a. Możemy ustawić RAID 0. RAID 0 jest to połączenie dwóch dysków w jeden wielki duży dysk. Po połączeniu dwóch dysków w jeden duży uzyskujemy dodatkową prędkość odczytu i zapisu. Natomiast jeżeli nam jeden dysk się uszkodzi, to niestety, ale tracimy wszystkie dane, które są na tym zapisane. Ustawiamy sobie tak, dajemy dalej. Ustawiamy sobie nowe hasło. Nie będziemy tutaj na razie wymyślać zbyt skomplikowanych haseł, żeby było później prościej to konfigurować. Nazwę serwera NAS 320 możemy sobie zrobić, na przykład, nie wiem, Macierz, nie wiem, niech, dobra. Nie wymyśliłem nic sensownego, więc zostaje. Data plus 1, data czas plus 1. Wszystkie dane na dysku będą usunięte. Czy chcemy? Chcemy. I proszę, zaczyna się. To chwileczkę potrwa. Ale jak już się skończy, będzie nas gotowy praktycznie do konfiguracji. Trwało to około 15 minut, aż się dysk skonfigurował i pokazał nam się komunikat, że inicjalizacja urządzenia jest kompletna. Pyta się, czy uruchomić Z-Pilota. Z-Pilot to jest taki gadżet. Trzeba się zalogować.
pamiętamy, żeby nas pamiętał, który pojawia się nam na pulpicie. Po przesunięciu do niego jakichkolwiek plików z pulpitu będziemy mogli wrzucić go od razu do NASA. Jest na tyle sprytny, że rozpoznaje, co wrzucamy. Zdjęcia, czy muzykę, czy też pliki wideo automatycznie sobie sortuje w odpowiednich folderach domyślnie utworzonych w NASie. Zrobimy sobie teraz test jego inteligencji. Mam taki filmik, który sobie przeciągniemy tutaj do niego i zobaczymy, jak szybko będzie nam kopiował. Pokazuje, że no niestety nie jest to prędkość światła, tak jak mówię na początku, ponieważ zamiast rzeczonych 100 megabajtów transferu na 1-gigabitowej sieci mieliśmy około 40 megabajtów. A cóż. Dobrze, spróbujmy jeszcze zrobić jedną rzecz. Mamy go tutaj, wchodzimy w mój komputer, w sieci, pokazuje nam się zawartość NASA. To są katalogi standardowo utworzone przez nas w trakcie inicjalizacji. Zobaczymy, gdzie go wrzucił. O, jak sprytnie. Film wrzucił tam, gdzie powinien, czyli do katalogu wideo. Tworzę sobie podkatalog z datą i tutaj ten filmik, który sobie przed chwilą skopiowaliśmy. Katalogu admin, mamy katalogi do pobierania torrentów i takich innych, tam też Dropbox się znajdzie, jeżeli sobie podepniemy NASA pod Dropbox, bo można to również zrobić. Wejdziemy sobie na katalog public i skopiujemy sobie plik, który ma 720 MB. Zobaczymy, jak to szybko nam pójdzie. Dajemy sobie tutaj, kopiuj. Jaka prędkość? 44 MB na sekundę, 45. Nie jest to prędkość światła, nie jest to 1 gigabit, ale najgorzej też nie jest. Widziałem NASy, które miały po 20-25 megabajtów na sekundę transferu po sieci 1 gigabitowej, więc szału nie ma, ale nie jest najgorzej. Ok. Dobrze, pozamykajmy sobie to wszystko, ukryjemy sobie pilota. Po zainstalowaniu na pasku nam się pokazuje taka ikonka ZNAS. Po uruchomieniu tego klikamy sobie na konfigurację i wybieramy sobie Administration, zakładkę. Łączy nam się tutaj, jak widzicie, z adresem sieciowym NASA. U mnie to jest końcówka 014 i widzimy piękny panel sterowania NASA. Pokazuje nam tutaj model, adres MAC-owy w sieci naszej, status FTP, inne różne statusy. Po podpięciu do UPS-a pokazuje nam również poziom naładowania UPS-a w razie braku prądu, na ile nam wystarczy podtrzymania. Temperaturę procesora w NASie nam pokazuje, prędkość wentylatora tylnego, ile zużywa pamięci w tym momencie nasz NAS. Całkowita pamięć to jest 242 MB. Pokazuje nam tutaj również informacje o dysku, który jest zamontowany w NASie. Pojemność 1,8 terabajta. Idąc dalej, mamy tutaj firmware, który jest aktualnie chyba najnowszy z tego, co sprawdzałem, zainstalowany w nim, ale jest taka bardzo fajna zakładka pakiety. Pakiety to są takie wtyczki do NASA, które rozszerzają jego funkcjonalność. Jest taka jedna wtyczka, oprócz kilku innych, niektórych niepotrzebnych, niektórych bardziej potrzebnych, niektórych mniej, jest taka wtyczka Smart. Jest to wtyczka, która monitoruje nam stan fizyczny dysków twardych. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia dysków, informuje nas o tym, że coś złego się stało z naszymi dyskami i trzeba na to zwrócić uwagę. Procent instalacji 25% pobiera sobie bezpośrednio z internetu. I po zainstalowaniu tutaj po lewej stronie pokazuje nam się nowa zakładka Smart. Klikamy sobie i wczytuje nam informacje o dyskach. Nazwę dysku, temperaturę aktualną dysku, wydajność dobra, typ wolumenu GBOT, a nie RAID. Jaki to jest dysk, dokładnie nazwa, pojemność. Jak sobie klikniemy na niego, mamy teraz do dyspozycji krótkie zestawienie, krótkie informacje o dysku, które nam podaje dodatkowo, prędkość obrotowa, i tak dalej, oraz pełne zestawienie, ilość cykli, pobrań, instalacji i tak dalej, zapisów, średnia temperatura, minimalna, maksymalna, widzicie 19 do 55, temperatura pracy tego dysku to jest maksymalna temperatura 55,
Także jest to bardzo przydatna opcja, która pomaga nam właśnie w monitorowaniu statusu naszych dysków, czy się nic z nimi złego nie stało i czy dane, które są na nim, są bezpieczne, w miarę bezpieczne. Idąc dalej, mamy tak, konfigurację sieci. Tutaj możemy sobie poustawiać adresy IP, maski pod sieci, bramki, możemy włączyć IPv6, jeżeli mamy sieć 1 gigabitową. Mapowanie portów, jakbyśmy potrzebowali zmapować jakieś porty pod konkretne potrzebne nam aplikacje. Pod P2P, czyli to renta, pod FTP, pod HTTP, czyli protokół internetowy. POE, tak jak już wcześniej mówiłem, jest to ustawienie logowania dla klientów Neostrady. Usługa telnetu jest wyłączona i dobrze, tak jest bezpieczniej. Aplikacje, proszę bardzo, FTP. Bo serwer FTP musi być włączony, żeby można było kopiować i zrzucać sobie pliki na NASA i z NASA do naszego komputera po sieci. Serwer multimediów. Jest to taki serwer, który przy połączeniu z innego komputera niż ten, na którym zainstalowaliśmy panel administracyjny, pozwala nam w ładny, graficzny sposób przechodzić po bibliotekach zdjęć, filmów, muzyki itd. Można to wyłączyć, żeby użytkownicy na przykład mogli się podpiąć tylko do NASA jako dysk sieciowy sobie zamapować i widzieć go w panelu Mój komputer. Panelu Mój komputer jako dysk sieciowy. Zaraz to podepniemy i pokażę Wam, albo teraz to zrobimy. Można sobie podpiąć na przykład katalog wideo, zamapować sobie jako dysk sieciowy. Damy sobie literkę Q. Dajemy OK. I teraz w moim komputerze widzimy kolejny dysk, który się nam podpiął. Z literką Q bezpośrednio mamy tutaj dostęp do katalogu akurat wideo na NASie. Dalej mamy tak, iTunes, bardzo fajna funkcjonalność dla użytkowników Maca. Usługa pobierania, czyli nasz torrent. Możemy sobie wrzucać tutaj różne linki do torrentów i on sobie będzie to spokojnie ściągał. Powoli w nocy, czy kiedy tam mamy czas. Nie musi być komputer włączony, nie musi ciągnąć prądu, szumieć na w nocy. NAS wydaje o wiele cichsze dźwięki, więc nie będzie nam tak bardzo przeszkadzał jak komputer. Publikowanie w sieci wyłączone, można sobie publikować gdzieś tam na jakiejś stronie nasze materiały z tego NASA. To jest specjalne oprogramowanie, które umożliwia przez RRS aktualizowanie treści internetowych na naszym NASie, tak jak programy TV, audycje radiowe, podcasty, czyli pliki audio i inne blogi za pośrednictwem RRS. Można sobie dodać, akurat nie znam żadnego adresu z głowy, więc nie będę tego teraz konfigurował. Można sobie ustawić również serwer druku poprzez podłączenie drukarki do naszego NASa przez USB i udostępnienie jej użytkownikom w naszej sieci domowej. Funkcjonalność przycisku kopiowania, który jest na NASie. W którą stronę ma co kopiować, czy z USB na NASA, czy z NASA na USB, czy też sobie synchronizować pliki z NASA na USB, bądź też odwrotnie. Na przykład jak mamy tam jakieś swoje dokumenty na pendrive, gdzieś tam pracujemy sobie poza domem, przychodzimy do domu i sobie synchronizujemy te dokumenty automatycznie z NASem. A automatyczne wysyłanie. Możemy sobie ustawić wysyłanie na Flickra, bądź też YouTube'a. Możemy sobie też włączyć nasz serwer wewnętrzny FTP i ustawić sobie do niego dostęp zdalny spoza domu, to znaczy, że po podaniu i tam odpowiednim skonfigurowaniu tego na innym komputerze gdzieś tam mamy dostęp do naszego NASa, który jest w domu i możemy z niego pobierać sobie pliki. Konfiguracja Dropboxa, można tutaj sobie podpiąć swoje konto Dropboxa do tego, będzie sobie sam automatycznie synchronizował to. Time Machine. Również dla posiadaczy Maców, oprogramowanie. I teraz tak, mamy tutaj panel użytkowników udostępniania, których sobie można dodawać. Na przykład dodamy sobie użytkownika, który się będzie nazywał VideoBlockTech. Hasło dla niego ustawiamy, potwierdzamy hasło. Jaką mamy rolę, czy zwykłego użytkownika, czy administratora. Zostawiamy go jako użytkownika, możemy mu przydzielić maksymalne miejsce na dysku, z którego może korzystać. Powiedzmy, że będzie to 200 MB. Jeżeli zostawimy 0, to będzie miał nieograniczoną pojemność na naszym dysku. I członkostwo w grupie, którą za chwilę utworzymy. Dobrze, dodajemy sobie nowego użytkownika, już się nam tutaj pokazał.
Teraz grupy. Możemy sobie stworzyć grupy. Na przykład damy sobie, mamy dwójkę dzieci i nie chcemy, żeby miały dostęp do wszystkich katalogów na nasie. Dajemy sobie grupę dzieci. I do dzieci dodamy sobie użytkownika, którego nie mamy. No ale dobrze, dodajemy sobie VBT dla pokazania. To okienko nie jest tutaj zbyt dobrze rozwiązane, bo nie pokazuje nam się, nie można go przesunąć, czego przewijać. I damy zastosuj. Użytkownik VBT jest teraz w grupie dzieci. Udziały. Udziały dyskowe. Udziały, czyli katalogi, które mamy na dysku. Tak w skrócie mówiąc. Możemy je udostępniać wybranym użytkownikom, bądź też nie udostępniać nikomu i pozostawić tylko dla siebie. Bądź też nie tylko użytkownikom, ale i grupom. Czyli tak jak stworzyłem dzieci, na przykład katalog, stworzymy katalog bajki i udostępnimy go dzieciom, żeby dzieci go widziały na swoich urządzeniach, czy to tabletach, czy smartfonach, czy komputerach, które mamy w domu. Natomiast nie będą widziały innych katalogów, na przykład, nie wiem, filmy, do którego wrzucimy sobie filmy dostępne dla ciebie, dla żony, dla dziewczyny, dla gości, którzy przyjdą. Te filmy nie zawsze są dla dzieci, także lepiej na to też zwracać uwagę. Możemy je ukryć. Na przykładzie katalogu, na przykład foto pokażę. Edycję udziału klikamy. Możemy sobie zmienić jego nazwę. Kto zarządza treścią, można sobie wybrać, czy administrator, czy jakiś inny użytkownik, czy włączyć go, czy wyłączyć, czyli żeby był widoczny dla innych użytkowników lub nie. Można włączyć na nim kosz, czyli pliki, które są z niego usuwane. Nie będą usuwane całkowicie, tylko będą trafiały tak jak na komputerze do kosza. Będzie można je potem odzyskać z niego. Klikamy, można sobie wyklikać, gdzie ma być udostępniony i co ma być w nim pokazywane, czy utwory muzyczne, czy zdjęcia, czy wideo. Jest to ważne, ponieważ jeżeli przeciągniemy, tak jak pokazywałem wcześniej, do naszej ikonki na pulpicie jakiś plik, on sobie automatycznie to posegreguje i wrzuci do odpowiedniego tego katalogu na NASie. Czy chcemy go publikować w internecie, czy nie? I komu go udostępniamy w naszej sieci, albo publiczny, czyli dla wszystkich, albo dla administratora, czyli dla właściciela, albo dajemy zaawansowane i możemy sobie tutaj edytować prawa dostępu. Tutaj macie dla kogo z użytkowników i dla kogo z grup. Damy sobie na przykład VBT, grupa dzieci, żeby miała do tego dostęp i na przykład, żeby miał dostęp do tego oczywiście admin. Klikamy zastosuj i po chwili nam się to uaktualni na NASie i wszystkie prawa dostępu również dla grup i użytkowników. Idąc dalej, co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Konserwacja. Zasilanie. Wyłącz dyski twarde po 15 minutach. Jeżeli nas jest nieużywany, dla oszczędzania energii będą wyłączane dyski w nim. Generalnie sam NAS z dwoma dyskami pobiera około 30-40 W, więc to nie jest naprawdę dużo. Tyle co jakaś tam żarówka energooszczędna. Możemy sobie wyłączyć diodę, żeby nie migała na NASie, jak dyski przejdą w tryb uśpienia. Ustawienia UPS-a, który możemy bezpośrednio przez USB podłączyć do niego. Wtedy będzie tutaj NASA je monitorował i przy pojemności na przykład 50% wyłączy się, żeby zachować dane, które są na nim, żeby w czasie transmisji nie nastąpiło uszkodzenie przy zaniku prądu. Uruchamianie po awarii zasilania, zachowaj poprzedni status, jeżeli był włączony, to się włączy, jeżeli był wyłączony, to się nie włączy. Zawsze uruchamiaj, możemy sobie zmienić, niech działa. Możemy sobie również ustawić harmonogram włączania, wyłączania NASA, w jakie dni i w jakie godziny możemy sobie dodać. Na przykład wyłączanie sobie damy codziennie o godzinie 23.00. 00, co ile dni? Zakładam, że jeżeli nie napiszemy tutaj nic, to będzie codziennie. Damy sobie dodać co ile dni, co jeden dzień. No dobra, co jeden dzień, wyłączanie codziennie o 23.00. Zastosuj. Dodamy sobie jeszcze włączanie codziennie. Niech się włączy codziennie o godzinie 7 rano. 1. Dodaj. OK. I mamy. Można też wybrać, czy na przykład w każdy pierwszy poniedziałek, co drugi, trzeci, czwarty dzień tygodnia i tak dalej, ale wybierzemy sobie, żeby codziennie to robił. OK.
włączanie Wake on LAN, czyli wzbudzenie, jeżeli NAS jest w trybie uśpienia. Poprzez wysłanie do niego pliku możemy spowodować, że on się podniesie i przyjmie nam te pliki, które do niego wysyłamy. Dziennik logowania, czyli cała historia użytkowania NASA, co się z nim działo, możemy sortować według użytkowników, według udziałów, jakie były wykorzystywane, według dysków, które są w środku, według sieci, według usług, które były używane, także tutaj według opisu hasła. Mamy tutaj szerokie pole do popisu a propos sprawdzania, co się działo z NASem, kto z niego korzystał i co na nim robił. Konfiguracja. Możemy tutaj tworzyć sobie kopię zapasową ustawień NASA, czyli nie tego, co jest na NASie, czyli samych tych ustawień, które tutaj mamy w panelu administracyjnym, bądź też sobie przywrócić z zapisanych wcześniej. Ustawienie po SSL-u, jeżeli mamy jakiś prywatny adres IP wykupiony, bezpieczny SSL, można sobie to tutaj ustawić. Zamykanie, uruchom ponownie, zamknij, wylogowanie. Klikamy sobie, nie chcemy się wylogować. OK, tyle tutaj z ustawień. Bardzo fajnie to jest zrobione. Możemy sobie tutaj teraz, wracając do Excela, czyli do tego programu konfiguracyjnego głównego panelu, podaje nam tutaj wersję firmware'a, adres MAC sieciowy, adres IP NASA, status NASA, ilość wykorzystanego miejsca na dysku, ile nam zostało jeszcze. Ale klikając My Tools, to są takie skróty. Skróty do tego, co chcemy... chyba złe hasło tutaj podałem. Skrót do tego, co chcemy... Incorrect, tak? Jest, zmieniamy sobie. Szybkie skróty do niektórych funkcji NASA. Jezus. Teraz będzie już chyba dobre. Właśnie. Otwiera nam się taki ładny, graficzny panel, w którym sobie możemy wybierać, co chcemy. Czy administrację? Nie chcemy teraz administracji. Wejdziemy sobie jeszcze raz na NASA. Czy też chcemy sobie na przykład wybrać media playera, muzykę, zdjęcia, które mamy, filmy, które mamy na przykład wrzucone na NASA. Otwieram się katalog z filmami, który jest na NASie i możemy sobie tutaj je odtwarzać. Akurat nie ma żadnych, więc nam tutaj nic nie pokazało, niestety. Przeglądarka plików, ustawienia strefy gier, strefa aplikacji. Przenosi nas do wszystkich dodatków, które są zainstalowane na NASie. Również tutaj można sobie wybrać, jeszcze raz sobie wejdziemy na Media Playera i można sobie tutaj jeszcze wybrać filmy, pokazywałem, przeglądarkę plików, ustawienia, przelecimy jeszcze raz, administrację, muzykę, zdjęcia. Nie ma zdjęć na dysku, więc tam nic nie pokazał. Kolejny to jest Zpilot, który nam się tutaj uparty jest tym hasłem, który nam się pokazuje, tak jak mówiłem, na pulpicie i do którego można poprzez przeciągnięcie przenieść pliki od razu do NASA. Można sobie zamapować dysk sieciowy z NASA, jakiś katalog. Tutaj mamy wszystkie katalogi, które są na NASie. Możemy sobie zamapować, na przykład damy sobie muzykę tym razem. Zamapujemy sobie, tak jest, jako literę dysku Y. Zaznaczamy, żeby łączył nas z tym katalogiem zdalnym na NASie przy każdym wejściu do Windowsa, przy każdym uruchomieniu komputera. Dajemy Apply i otwiera nam się takie zamapowane. Może pokażę, wcześniej robiliśmy wideo, teraz mamy muzykę tutaj zamapowaną bezpośrednio w moim komputerze widoczną. Udostępnione foldery. To jest właśnie cała zawartość udostępnionych folderów na NASie, które widzimy. Szybki skrót do peer-to-peer, do popieraczki naszej, gdzie tutaj możemy sobie dodawać wszystkie torrenty do ściągania, oczywiście same legalne, moi drodzy, legalne. I konfiguracja Dropboxa. Tego nie będziemy aktualnie robić. No, także tak to wygląda od strony programowej. Natomiast oczywiście tutaj jeszcze można sobie stworzyć jakieś swoje katalogi. Wejdźmy sobie do udziałów. Dodajmy sobie udział, który się będzie nazywał backup. Włączyć udział, włącz kosz, nie chcemy kosza.
nie będziemy go publikować, prywatny ma być tylko dla mnie. On sobie tworzy teraz ten udział katalog backup na dysku. I po wejściu tutaj w NASA powinien nam się pokazać. Jest backup, który można sobie na przykład zamapować jako kolejny dysk sieciowy i do niego systematycznie wrzucać sobie swoją kopię zapasową danych, bądź też ustawić na przykład w jakimkolwiek programie do backupu, żeby sobie tam robił backup tego, co chcemy. Jak również w Windowsie można to ustawić jako dysk docelowy do robienia kopii bezpieczeństwa. Możemy ustawić i zapomnieć, on sobie tam będzie według naszego ustawionego wcześniej kalendarza automatycznie to robił. Dobrze, to teraz pokażę Wam, co się stanie, jak dołożymy drugi dysk do tego NASA. OK, po zamontowaniu naszego drugiego dysku do NASA otwieramy sobie program obsługi NASA, wybieramy sobie administrację, logujemy się oczywiście i tutaj on się loguje od razu do panelu informacyjnego. Wchodzimy sobie na pamięć masową, woluminy i tutaj widzimy pierwszy dysk, który już był, czyli 2 TB. Dołożyliśmy drugi, więc sobie tworzymy wolumin wewnętrzny. Można też stworzyć zewnętrzny z dysku podpiętego przez USB. Klikamy wolumin zewnętrzny i on się pyta, co chcemy zrobić. Nazwijmy go sobie na przykład, on ma 500 giga, to nazwijmy go sobie po prostu 500. Możemy wybrać GBOT, czyli stworzenie jakby po prostu drugiego dysku widzianego przez NASA. Nie będą ze sobą współpracować. Na jednym możemy na przykład trzymać filmy, na drugim backup i tak dalej. Albo rozszerzyć pojemność, czyli z dwóch stworzyć jeden. Jeden o powiększonej pojemności, w tym przypadku prawie 2,5 TB by miał nasz dysk. Stwórzmy sobie najpierw jeden. Za chwileczkę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, gdy mamy dwa dyski w NASie i sobie go zresetujemy do ustawień fabrycznych. On sobie to robi, potrwa to pewnie chwilę. I po przygotowaniu dysku pokazuje nam się drugi wolumen o nazwie, którą sobie wybraliśmy, 500. Dysk drugi, czyli w drugim slocie, jest włożony. Tutaj pokazuje nam model dokładnie, że to jest Seagate i taki, o pojemności takiej i takiej. Ilość powierzchni, ilość dysku. I sobie możemy jeszcze wejść na smarta dla sprawdzenia tego dysku. Pokazał nam się też tutaj drugi. Jego temperatura pracy jest dużo niższa od tego Hitachi. Krótkie zestawienie. Pokazuje nam tutaj numer seryjny, nazwę dysku, model, typ, ile ma sektorów i tak dalej, numer firmware'a i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nam pokazuje, ile już przepracowano czasu, godzin. Ten już ma dosyć sporo, ponieważ był dosyć mocno użytkowany przeze mnie. Temperatura Celsjusza aktualna, także tutaj mamy pewne informacje. Dobrze, a jak to wygląda od strony udziałów, czyli udostępnionych rzeczy? Od razu nam wskoczył tutaj automatyczny udział 500, dysku 500, czyli klikając sobie na mój komputer sieci, pewnie pokaże się nam NAS, to za chwilę, pokaże się nam NAS i od razu skończył udział 500 i mamy tutaj dostęp do tego dysku 500 GB. NAS się zresetował, potrwało to jakieś 2-3 minuty i uruchamia się ponownie właśnie. Już jest widoczny w naszym systemie NAS Seekera. Zobaczymy sobie, czy go widać w sieci. Nie, jeszcze go nie widać, za chwilę się powinien pojawić. Jest już. I klikamy Connect. OK, się zresetował, pokazuje całkowitą pojemność dwóch dysków razem. Dostępną dla nas dajemy sobie Czarodzieja. Czarodzieja sobie dajemy. Hasło chyba się zresetowało, czyli 1, 2, 3, 4 będzie kolejnym standardowym. Tak jest. Jeszcze raz. Ustawienie manualne, sieć dalej. PoE nie chcemy. Konfiguracji sieci sobie będzie teraz sprawdzać. I za chwileczkę będziemy mieli wybór tego, jak ustawić dyski przy założeniu, że mamy dwa dyski przy pierwszym uruchomieniu NASA. O właśnie. I teraz tak. Możemy dyski ustawić jako indywidualne, czyli każdy sobie rzepkę skrobie. Jeden dysk będzie miał prawie 2 TB, drugi prawie 500 GB.
Będzie to wyglądało tak, w systemie będą widoczne jako dwa różne udziały i tam będzie sobie można tworzyć na nich katalogi. Albo też ustawić sobie Gboarda, czyli on sobie połączy pojemność dwóch dysków w jeden duży. Nie jest to bezpieczne, bo wystarczy, że nam padnie jeden, to wszystkie dane się nam rozsypią, zarówno z jednego, jak i drugiego dysku. RAID 0 jest to tworzenie tak samo jak w Gboardzie, dwóch dysków w jeden, natomiast jest to rozwiązanie dużo szybsze niż Gboard. No i jeszcze jeden rekomendowany dla bezpieczeństwa, RAID 1, gdzie to na jednym dysku zapisujemy dane, a drugi jest jakby jego kopią zapasową. Do dyspozycji mamy wtedy miejsce tylko i wyłącznie na jednym miejscu, na jednym dysku. Z racji tego, że te dwa dyski są całkowicie różne, jeden ma 2 TB, a drugi ma tylko 500 GB, on dopasowuje sobie pojemność do najmniejszego, który mamy założony. Czyli w przypadku akceptacji tej konfiguracji mielibyśmy do dyspozycji tylko 500 GB dysku, czyli stracilibyśmy dodatkowe 1,5 TB z większego dysku, ponieważ on sobie by robił kopię zapasową mniejszego dysku 1:1 na większy dysk. Jest to fajne, ale trzeba mieć dwa takie same dyski, wtedy jeden niestety jest bezużyteczny jako dla nas użytkownika, to znaczy jest użyteczny, bo jest kopią zapasową naszych danych, a na drugim możemy sobie zapisywać dyski. Dobrze, damy sobie ten, zobaczymy, co się dalej stworzy. New password 1, 2, 3, 4, 5, bardzo bezpieczne hasło, na pewno nikt go nie jest w stanie zgadnąć i nikt sobie tego nie sprawdzi. Warszawa, Zagrzeb, tak jest, jedziemy, all data będzie wykasowane i wracamy za chwilę, jak on to skończy robić. Skończył się tworzyć RAID i sobie możemy teraz sprawdzić, jak to wygląda. W ustawieniach administracyjnych będzie nam widział teraz wolumin, jeden wolumin, pokazuje nam, że jest zrobiony z dwóch, czyli jest w RAIDzie pierwszym. On sobie teraz synchronizuje dane między jednym a drugim dyskiem, to na pewno troszeczkę potrwa. Po tym jak skończy, wrzucając jakiekolwiek pliki dane na naszego NASA, będziemy mieli to samo na drugim dysku, to znaczy jak jeden nam padnie, wyjmiemy go i wyślemy do reklamacji, bądź też pójdziemy kupić nowy, to wszystkie nasze dane nadal będą bezpieczne na drugim dysku. Oczywiście póki nam drugi też nie padnie, dlatego trzeba szybko załatwić sobie pierwszy, włożyć go, on sobie sam automatycznie rozpocznie znowu synchronizację dwóch dysków, to na pewno będzie chwilkę trwało. On się nie odświeża na bieżąco, trzeba przejść między zakładkami. Teraz pracuje dużo wolniej, ponieważ właśnie jest w trakcie synchronizacji obu i nasze dane będą bezpieczne. Także tutaj na razie tyle z naszej konfiguracji. Mam nadzieję, że Wam się podobało to, bo naprawdę możliwości jest sporo, bezpieczeństwo wzrasta, jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Samą obudowę do dwudyskową z Excela można kupić w granicach 300 zł. Na aukcjach internetowych, w sklepach internetowych jest troszeczkę drożej. Dyski, w zależności jakie duże chcemy kupić, no to około 200 zł za sztukę przy 2 TB trzeba liczyć. Czyli koszt przy 2 TB dyskach to jest około 700 zł. Zależy jak zepniemy albo RAID 1 dla bezpieczeństwa, albo RAID 0 dla prędkości zapisu danych i odtwarzania gdzieś tam filmów. Jeżeli nie będziemy na tym robić backupu, można to spiąć w RAID 1. Faktycznie wtedy będzie działało to dużo szybciej, będzie szybszy dostęp do multimediów, zdjęć, wideo, muzyki itd., itd. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał się ten króciutki materiał o NASie z Excela. Mam nadzieję, że będziecie oglądać moje dalsze odcinki. Mam dużo rzeczy w planach na najbliższy czas, m.in. komputer gamingowy do 1000 zł z chłodzeniem wodnym. Tak, z chłodzeniem wodnym za 1000 zł. Naprawdę warto. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentarzy pod filmem i no i do oglądania moich dalszych odcinków tego naszego małego kanału. Mam nadzieję, że będziemy się rozwijać i kręcić coraz lepiej i coraz więcej i coraz szybciej i generalnie jest chyba nie najgorzej, prawda? Jeżeli się podobało, kciuk w górę, subskrypcja, możecie mnie znaleźć na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, do zobaczenia, Wideoblog Tech.